Ej, możemy driftować w F1 2022? Seria F1 2021 to był dla mnie benchmark dla kierownic. Jeśli chciałem przetestować jakąś kierownicę pod kątem tego, co czujemy na drodze, jak się ona spisuje w różnych warunkach, co możemy na niej poczuć, jakie są różnice między kierownicami, i tutaj w F1 2022 odczucia z jazdy po torach, szczegółowość terenu, szczegółowość drogi, po której się poruszamy, została jeszcze bardziej ulepszona niż w poprzednich częściach. Myślę, że taką najciekawszą nową opcją w F1 2022 w stosunku do poprzednich części jest możliwość driftowania po torze. I to jest dość kontrowersyjna nowa funkcja, która pojawiła się w grze, dlatego że no większość graczy raczej liczy na to, że będzie się tu po prostu ścigać po torze, a nie driftować. Co, będę musiał zmienić kierownicę do tego wszystkiego. Na tej raczej nie podriftujemy. Sprawdźmy, jak to wygląda. Chodźmy sobie może tutaj. I mamy tu poziomy, jakie możemy sobie wybrać do driftowania. W ogóle ta tapeta w tle, ten obrazek, jakieś iskry spod samochodu podczas driftowania, nawet z przednich opon. Nie, no co jest? W każdym razie to się nazywa Pirelli Challenge. Pirelli jest to producent opon, również wyścigowych. I możemy tu wybrać poziomy trudności. I myślę, że możemy wybrać sobie hard dla mnie. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Będziemy sobie driftować na Węgrzech. Tu jeszcze nie latałem. Dobra, jesteśmy już na torze. I teraz część osób mówi, że ta nowa funkcja jest totalnie do niczego. Nie powinno to być w grze F1. A ja uważam, że F1 zostało wymyślone po to, żeby tworzyć widowisko dla ludzi. Żeby ci ludzie przychodzili, oglądali ścigające się potwory po torach. Wiecie, ogromna szybkość, super widowisko, obstawianie, kto wygra, kto nie wygra i tak dalej. To są emocje. To jest tak naprawdę esencja F1 moim zdaniem. Chodzi o to, żeby robić widowisko. Chodzi o to, żeby ludzie przychodzili i chcieli oglądać to widowisko. Dlatego pojawiły się samochody driftowe. Może nie do końca driftowe moim zdaniem, są to po prostu zwykłe samochody. Znaczy no zwykłe, no. Niezwykłe, ale porównując do F1, do bolidów, to jednak zwykłe, no nie? Dobra, trochę nie znam tego toru, więc nie wiem, jak mi pójdzie, ale chyba widzę zakręt, tylko nie wiem, jaką ostrość on ma. Up! Nie mam hydrołapy! A no tak! Ja chciałem hydrołapy. Nie mam hydrołapy, bo Xbox jej nie wy... Znaczy, Xbox wykrywa ją, tylko F1 jej nie wykrywa. Mojego ręcznego, od Fanateka. W ogóle zobaczcie sobie to. W Forza Horizon możemy maksymalnie skręcić kierownicą tak, w grze, no nie? A patrz tutaj. Co ty na to, ziomek? No zawsze dodatkowy, wiesz, dodatkowy skręt, tak? Chociaż tyle byli, mogliby zrobić w Forza Horizon 5, to już by było dużo lepiej. Dobra, to może teraz o samym driftowaniu, jak to tu wygląda? Jak się driftuje? No powiem wam, że driftuje się w skrócie. Arcade'owo dosyć. Przyjemnie. Na pewno nie jest to drift taki zrobiony na pałę, żeby tylko było. To jest to tryb, który ktoś tam postarał się, aby był dostrojony, tak? Tu mamy sobie takiego Mercedesa, silnik z przodu, napęd na tył. Świetnie się nim driftuje. Zamiast hydrołapy używam sobie hamulca nożnego. Zdaje się, że ten hamulec nożny jest w dużej części ustawiony na przód, bo samochód ładnie rotuje. Także jeśli nie macie hydrołapy, jakiś tam fancy kierownicy, na przykład macie G29 albo G920 i chcecie sobie podriftować, bez problemu ogarniecie. Bez problemu. Nawet na najtańszej kierownicy, jakiejś tam podstawowej, możecie sobie to na spokojnie przejść i zaliczyć na medal. Jest to proste. Nawet na tym trybie hard możecie wbić maksymalną ilość punktów, chociaż miałem dopiero 3700. Nie wiem, jak mi pójdzie. Musicie oczywiście podczas driftowania no nie wypadać z toru, bo jak wypadniecie, to ino los. Jedna rzecz zauważyłem, że jest tutaj uproszczeniem. To znaczy, jak zbliżamy się do maksymalnych obrotów samochodu, no to powinniśmy raczej
jak załącza się rev limiter, powinniśmy prostować samochód. Samochód powinien się prostować, no nie? A no niestety tutaj jakoś mamy takie uproszczenie, że samochód dalej jest w tym drifcie. To jest takie no... Jak ktoś grał w Assetto Corsa, to takie... Okej, okay. No jest, bo jest, tak. To jest taki tryb driftu dualowy bardziej, nie? Ale jest przyjemny i bardzo... To jest w ogóle ciekawe, że bardzo dobrze wszystko czuć na tej kierownicy, tak? To jest pierwsze podejście tej marki do driftu i voila! Latanko eleganckie. Musieli kogoś naprawdę łebskiego wziąć, żeby to zrobić. Jest mega przyjemnie, jest prosto. Nie udało mi się zaliczyć na złoto, brakowało mi tam sporo punktów, ale myślę, że drugie podejście na spokojnie zaspokoi potrzeby. Srebro zdobyłem, tak? Tam raz wypadłem z toru, tak jak wam mówiłem, jak sobie wypadniecie z toru za linię, no to niestety kasują wam się wcześniej nabite punkty. To jest w ogóle fajne, bo mega dobrze driftuje się też na widoku z kokpitu. Ja uważam, że w grach, w których się dobrze jeździ na widoku z kokpitu, są to gry, które no całkiem nieźle symulują prawdziwą jazdę. I tu o jeździe na kierownicy oczywiście, nie? Wypadłem. Znowu ten zakręt. Tutaj przydałby się hamulec ręczny jednak. Mogłem sobie przypisać jakiś przycisk, ale jakoś tak. Nauczyłem się też driftować używając hamulca nożnego. Tak, oczywiście możemy sobie używać kamery zewnętrznej też do tutaj driftowania, ale uwierzcie mi, zaraz wam zresztą pokażę, ta kamera nie jest aż tak ciekawa. Zresztą możemy sobie później obejrzeć powtórkę, no nie? Zobaczyć, jak samochód zachowywał się. Aha, właśnie, bo ja gram teraz na... O, wypadnę! Straciłem wszystkie punkty. Ja teraz gram na Xboxie Series X. To jest grafika ustawiona na quality. Jak włączamy sobie tryb powtórkę po prostu, to odpala nam się maksymalna grafika w 30 fpsach, no nie? Wtedy mamy chyba ten ray tracing, który jest też zresztą nowością w tej serii, ale... Grafika nie jest tu jakaś niesamowita. Przynajmniej na Xboxie, może na PC-cie jest lepiej, tak? Na Xboxie jest tak, no dosyć przeciętnie, nie ma jakby szał. Z tym, że myślę, że to nie o to w tej grze chodzi. Tu chodzi bardziej o to, żeby wszystko było płynne. I żeby oczywiście była dobra symulacja, no nie? Taka symulacja, którą przeciętny gracz będzie mógł sobie na spokojnie zjeść. Swoją drogą, bardzo fajne dźwięki Mercedesa zrobili. Generalnie tych samochodów, które możemy sobie kolekcjonować, bo teraz możemy kolekcjonować w grze super auta. Wiecie, co jest najciekawsze? Że więcej czasu spędziłem właśnie na zabawie tymi super autami niż na ściganiu się tym, wiesz, bolidami, no nie? No jakoś tak wyszło. O, tak powinienem wejść ten zakręt na początku. No i teraz trochę lepiej sobie zrobiliśmy, także to jest drugi przejazd. Możecie na spokojnie sobie nabić te punkty. Naprawdę nie trzeba tutaj dużo, zobaczcie, na chwilę nawet nie dotknąłem hamulca ręcznego. Jedyne co się przydaje to sekwencyjna skrzynia biegu, którą mam tutaj ustawioną. No bo jak kierownica jest ustawiona w ten sposób, a chcesz sobie zredukować bieg, no to podczas driftu nie wiadomo jak te łopatki dotknąć. Tu chyba jest jakiś mid-engine. O, no McLaren! Zobaczmy, jak będzie się driftować McLarenem. W większości gier jest to prawie niemożliwe, żeby dobrze poprowadzić drifty samochodem, który ma silnik montowany centralnie. Podejrzewam, że będzie się driftował tak samo jak i Mercedesem, że zrobili tylko jeden... O, ale fajnie wygląda kod. Zrobili tylko jeden model do wszystkich samochodów i tyle. Jeden model prowadzenia.
Zakręt. Ja nie skasowałem się punkty, wyhamowałem. Kurde, mam wrażenie, że McLarenem nawet łatwiej jest niż Mercedesem. Więcej mocy, czy jak? Tak, zdaje się, że ma większego powera niż Mercedes. Łatwiej się nim lata w zakręcie, w sensie... Gładziej się trzyma w tym zakręcie, jeśli mogę to tak ująć. To jest dziwne. Powinno być odwrotnie. Myślę chyba, no nie wiem. Nie driftowałem McLarenem. Wiecie, tak jak my sobie tutaj latamy i to wygląda tak, okej, okay, no driftuję McLarenem, ziomek. Ale w rzeczywistości wyobraź sobie to, zobacz, trybuny ludzi patrzą sobie na driftujący samochód, driftujący super samochód, bo to nie jest byle jakie auto, to nie jest jakieś BMW tuningowane albo jakaś tam Silvia z V8. To jest samochód warty miliony, tak? No i taki drifting jest fajnie, myślę, że zobaczyć. Profesjonalny kierowca za kierownicą. I wiesz, taki drifting przed rozpoczęciem wyścigu. Już takiego prawilnego. Ja myślę, że to jest spoko opcja, tak? Aha, miałem wam pokazać jeszcze kamerę zewnętrzną, to już wam pokazuję. Tak wygląda. No, przyzwyczajeni jesteśmy do Fordzy, nie? I taka kamera jest dla nas... wiesz, przyspawana. Ona jest dobra z perspektywy tej gry, ale no do takiego oglądania to chyba nie jest. W ogóle to nie jest chyba 720. To jest jakiś nowszy McLaren jeszcze. Ale przód ma od 720. Generalnie wiadomo, to jest F1 2022, generalnie seria F1, więc tutaj nie mamy możliwości jazdy tymi samochodami poza torami, nie ma tu otwartego świata albo coś, tak tylko tłumaczę dla moich widzów właściwie, którzy grają dużo w Fordze i dla nich to jest takie normalne, że zawsze musi być jakaś możliwość jazdy tymi samochodami poza torem i gdzieś tam bawienia się na zewnątrz, no nie? Jeśli ktoś by chciał kupić, jakaś szalona osoba, jeśli chciałaby kupić tę grę tylko po to, żeby driftować, no kurde, no dziwna sprawa, no. Ja bym tego nie robił po prostu. Ale jest tu taka możliwość, jeśli ktoś będzie chciał się oderwać od wyścigów, to zdecydowanie jest to fajna sprawa, zwłaszcza, że tych challenge'y trochę jest i nie są one, wydaje mi się, specjalnie trudne. Ja myślę, że większa trudność będzie w Average Speed Zone, na przykład dla mnie, niż w tym driftowaniu. Ale dla kogoś może być na przykład driftowanie trudniejsze. Zobaczmy, jak mi pójdzie teraz zwykły przejazd. Może to jest łatwiejsze, nie wiem. Czekaj, bo nas interesuje tutaj prędkość średnia, więc powinienem raczej utrzymywać większą prędkość jadąc po zewnętrznych, no nie? Raczej nie powinienem tych zakrętów za mocno skracać, tak myślę przynajmniej. Ej, to jest... Wow, to jest dużo trudniejsze. To jest... Nawet teraz nie udało mi się tego zrobić na brąz. Ale to jest... Nie powinien chyba się tak prowadzić. Nie wiem, dziwna sprawa, no. Nie udało mi się zdobyć złota, jestem sfrustrowany. Natomiast drifting zaliczyłem prawie za każdym razem, nawet nie znając toru. Da się. Driftowanie w F1 2022. Dożyliśmy takich czasów. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie.